Wiecie, przyjaciele, jak Jezus wskrzesił Łazarza, to jest napisane, wtedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego, wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. Od tego dnia też naradzali się, jak go zabić. Od tego dnia zaczęli naradzać się, czyli zaczęli myśleć w sposób bardzo konstruktywny, w jaki sposób zabić Jezusa. Do tej pory to były tylko emocje. Do tej pory to były emocjonalne ruchy z ich strony, kiedy dokonywał różnych działań niezgodnych z ich przekonaniami, rzucali w niego kamieniami, lżyli, krzyczeli, ale od tego dnia zawiązał się związek zbrojny. Oni podjęli decyzję i zaczęli planować, jak zabić Jezusa. Kiedy to się stało? Wtedy, kiedy doszli do wspólnego wniosku, że działania Jezusa zagrażają świątyni i narodowi. Wiecie, co to znaczy? Że dopóki nie dotkniesz religii, rozumiesz, nikt nie będzie chciał cię zabić. Nikt. Dopóki nie dotkniesz religii, religia, przyjaciele, to jest świątynia i naród. W naszym kraju świątynia i naród to podstawa religii. Świątynia i naród. Kiedy zaczynasz dotykać świątyni i narodu, rozumiesz, to religia zaczyna planować. Powstaje związek zbrojny przeciwko tobie. Nie wtedy, kiedy ty dobrze czynisz innym ludziom. Nie wtedy, kiedy ty jesteś osobą, która zgadza się z tym, że jest jeden Kościół, jeden Bóg i mówisz: idźmy razem wszyscy i głośmy Ewangelię. Nie, nie wtedy. Nie wtedy będą chcieli cię zabić. Będą chcieli cię zabić wtedy, jak zaczniesz naruszać podstawy świątyni i narodu. Jak zaczniesz mówić do ludzi, że nie jesteś związany ani z tym, co ten kraj prezentuje na poziomie religijnym, ani społecznym, ani politycznym. Jesteś sędzią ponad tym wszystkim, bo występujesz w imieniu Pana Panów i Króla Królów. Przyjaciele, coraz bardziej będziecie doświadczali tego. Coraz bardziej będziecie doświadczali tego, że będą chcieli was zabijać, niszczyć na różne sposoby. Ponieważ podważacie świątynię i naród. Dlatego będą chcieli zabić i będą się organizować przeciwko temu. I chcę, żebyś się tego nie bał, bo to jest normalne życie chrześcijańskie. Jeżeli Jezusa chcieli zabić, dlatego że bali się o świątynię i o naród, to na pewno będą chcieli zabić ciebie, bo się będą bali o świątynię i o naród. Rozumiesz? Oni się tego będą bali. Religia się tego boi. Religia wie, że kiedy zaczniesz występować w taki sposób jak teraz, a to się dopiero zaczyna, to ona zacznie mieć problemy. Zacznie mieć problemy. Jesteście ludźmi, którzy w tym kraju podważą świątynię i naród. Świątynię i naród. Pokażecie ludziom, że nie ma oparcia w religii, nie ma oparcia w żadnym systemie, który te państwo i ten system religijny, który tutaj jest, propaguje i mówi: na tym można się oprzeć. Twoje głoszenia, twoje manifestacje Bożej mocy będą coraz bardziej uderzały w system religijny. Rozumiesz? I będą się przeciwko tobie zbroić, się w ogóle nie dziw. Nie dziw się. Prawdą natomiast jest to, że jesteś nieśmiertelny. Nie można cię zabić.
nie można rozwalić tego, co budujesz, dlatego że nie budujesz tego z uwagi na to, że taki pomysł powstał w twojej głowie. Ja przepraszam, ale różne miałem pomysły na życie, ale nie taki. Ja nie miałem takiego pomysłu na życie. On zaczął się tworzyć z czasem i zobaczyłem, że to ma wielki sens. Kiedy będziesz dziś się modlił, powiedz: Panie Boże, ja jestem w ogóle świadomy tego. Jestem świadomy tego. I dzisiaj w imieniu Jezusa ja ogłaszam, że żaden system religijny nie dotknie ani mnie, ani mojej służby, bo ja jestem ponad tym. Chcę, żebyś dzisiaj dotknął jeszcze bardziej tego, czym jest twoja wewnętrzna siła, którą masz w Chrystusie. Jesteś nieśmiertelny. 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 Rozumiesz? Nieważne, kto się będzie przeciwko tobie zbroił, a będą się zbroić. Nie dziw się, że będą się zbroić. To nie dziw się temu. Nie dziw się. Ale powiedz: Panie Boże, ja wiem, że ja nad tym robię wielki krok. Jestem coraz silniejszy w tobie, coraz mocniejszy w tobie, coraz większy w tobie. Tak się módl. Tak stawaj dziś przed twoim Bogiem. Ojcze, wywyższamy ciebie. Ojcze, my czcimy ciebie. Ojcze, my szanujemy to, co zrobiłeś w nas. My wiemy, Ojcze. My wiemy, Ojcze. Wiemy, kim jesteś ty. I wiemy, kim jesteś ty. My wiemy, Ojcze. Wywyższamy cię, Jezus. Jezus. Alleluja. Podnieś głos. Podnieś głos do niego. Thank you.
Thank you.
Niech chwalić Cię, niech
Jezus. Nabieram nowych sił, w góry wzbijam się. Thank you.
Tylko Ty zdobyłeś serce.
Zawsze działa. To działa wszędzie.
To przenika Kościół i przenika świat. Przenika Kościół i przenika świat. Miłosne poświęcenie jest w stanie otworzyć drzwi, których nikt nie może otworzyć. Jest pewna kobieta. Nazywa się, ma na imię Antonella i do 2011 roku była przywódcą grupy przestępczej Comorra. Była milionerką, silną morderczynią. Ale w 2011 roku na ulicy spotkała zwykłego człowieka, pracownika doku. Zwykłego człowieka i pokochała go. Przeciwstawiła się całej organizacji przestępczej. W 2012 roku poszła na współpracę z policją, stała się świadkiem koronnym, wydała całą Comorrę. Dzisiaj żyje jako zwykła kobieta ze zwykłym pracownikiem domów. Poświęciła się. Zaryzykowała wszystko dla miłości. Prostej, ludzkiej miłości. Wiecie dlaczego tak jest? Bo w Chrystusie Jezusie Bóg świat ze sobą pojednał. Jest wielka siła na miłosnym poświęceniu. Wielka siła. Krążono jej. Chciano ją zamordować. Ale ona uwierzyła w prostą miłość, zwykłą, ludzką miłość. I zwyciężyła. Jakże ty, który ufasz w nieskończoną miłość Chrystusa do ciebie i decydujesz się na poświęcenie, możesz się zawieść. Nie możesz. Jeszcze dziś poświęć wszystko. Jeżeli jeszcze gdzieś nie poświęciłeś jakiegoś fragmentu swojego życia, zrób to dziś. Zrób to dziś. Nieważne, jak wielki Goliat za tym stoi. Nieważne, może stać cała wielka grupa przestępcza. Ale miłość zwycięży. Makata sere baselo, bo ona jest największa. Ona jest wieczna. Nie bój się. Módl się modlitwą poświęcenia. Święty Duchu, ja modlę się teraz o Kościół. Przenikaj każdy fragment ludzkich dusz. Duchu Święty, Ty, który jesteś w duchach ludzi, przenikaj każdy fragment ich dusz. Duchu Święty, dotykaj tych miejsc, które wzbraniały się przed poświęceniem. Dotykaj teraz, Duchu Święty. Wzbudzaj pasję w tych miejscach. Pasję poświęcenia dla Ciebie. Ja w imieniu Jezusa przeklinam każdą demoniczną siłę lękową. Ja w imieniu Jezusa mówię, że ludzkie oczy, duchowe ludzkie oczy teraz patrzą poza problem. Ja mówię, że nie widzą tej zapory, że ta zapora jest mała i znika. Możesz poświęcić się zupełnie. Zupełnie się poświęcić. Możesz nie zostawić ani jednego fragmentu jakiegokolwiek zabezpieczenia. Maka ta saba rama neba na so. On taki jest właśnie. Wielka siła jest na poświęceniu. On się poświęcił, umarł, a potem wstał z martwych. Mógł wstać z martwych, dlatego że nie bał się poświęcenia. Uwielbiam Cię, Jezus. Zabezpieczenia to są demoniczne rzeczy. To sztuczne. Sztuczne rzeczy. Uwielbiamy Cię, Duchu Święty. Uwielbiam istot Twój, Jezus.
Umrzeć za mnie i wyzwolić mnie.
Wszechmocny, wieczny.
koronie chwały, stworzenie Cię wielbi. Święty, święty, Bóg wszechmocny, wieczny Król, wśród chwały wyższoi. Aniołowie wciąż śpiewają. Bye.
majestacie, w koronie chwały stworzenie Cię wielbi. Święty, święty, Bóg wszechmocny, wieczny Król, wśród chwały wywyższony. Król wśród chwały wywyższony.
Wiecznie żywo, my czcimy Cię.
widzę twoje imię wywyższone.
Żadnych uczynków, nie ma tam żadnej samosprawiedliwości, nie ma tam
że ktoś jest dobry czy lepszy. I nie ma też zbyt złego i zbyt grzesznego. Więc jeśli się nie pojednałeś z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, to przyjdź. Pojednaj się z Nim teraz. Hamaszejke, dyleryny, hendeny, marlardy, kenorodorodosonans. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Jedyny Jezus, jedyny Mesjasz. Otwieracie swoje usta, to otwiera je Jezus. Jesteście posłańcami Boga. Każdy dzień to może być dzień, w którym kolejni ludzie przez was dotkną Jezusa. Nie marnujcie dni. Wpływajcie na ludzi. Goście Chrystusa ukrzyżowanego, uwalniajcie moc. Każdego dnia klękać się swoim Bogiem. Mówcie do Niego: Duchu Święty, jesteśmy gotowi. Jestem gotowy, żebyś mnie prowadził dziś. Dziś będę głosił Twoją Ewangelię. Dziś będę uzdrawiał i uwalniał. Dziś. Dziś będę manifestował Twoją moc. Prowadź mnie, Duchu Święty. Jestem gotowy. Tak codziennie mów. Nie przejmuj się. Kiedy jesteś gotowy, to w każdej chwili On będzie Cię używał. To kwestia gotowości serca. Nie myśl, że za mało wiesz, że za mało możesz. Duchu Święty, ja modlę się o ludzi. Głębokie zrozumienie posłannictwa przenikało ludzi. Głębokie zrozumienie posłannictwa. W imieniu Jezusa. Głębokie zrozumienie posłannictwa. Szaka da na lada deke, delerede, hora, lara. Nic nie jest ważniejsze niż Twoje posłannictwo. Nic. Wszystko jest przy tym. Szapa da seke, delerede, hora, lara. Miej nakierowane oczy na posłannictwo.